Serdecznie dzisiaj pokażę, jak zrobić pyszną pieczoną polędwiczkę wieprzową w rękawie z cebulką w takim sosie sojowo-miodowym. Przepis banalnie prosty, bardzo smaczny. Cebulka tutaj też z tego wychodzi rewelacyjna, także tutaj nic nie zmarnujemy, bo cebuleczkę możemy użyć jako sosik. Także naszą polędwiczkę, mam średniej wielkości polędwiczkę. Należy pozbyć się jak w miarę możliwości tych wszystkich błonek, tak żeby wszystko było później mięciutkie. Także ja zabieram się za wykrawanie. Mięsko mamy w miarę wytrybowane. Z grubsza błony pozbyliśmy się, także teraz robimy naszą marynatę. Będziemy potrzebować jedną łyżeczkę, łyżkę. I zaczynamy. Zaczynamy od dodania szczypty soli. Nie dajemy dużo, z racji tego, że będziemy dodawać sos sojowy. On jest słony, tak żeby nie przekolorować. Do tego wędruje 3 łyżki stołowe. Mam troszkę nadmienię, taką łychę dość konkretną. Miodu. Teraz sos sojowy. 2 łyżki. Tutaj już robimy aptecznie. Przyjmuję, że łyżka stołowa ma 15 ml. Aż 2 łyżki stołowe sosu sojowego. Jak lubimy Winchester, możemy dać Winchester. No, ale w przepisie jest sojowy, także ja tutaj nie będę kombinował. Teraz dorzucimy 3 łyżeczki oleju. Ja tu użyję oliwki z oliwek. Możemy użyć epakowy, słonecznikowy, jaki tam lubimy. Co do miodu, to możemy użyć 2 łyżki śmiało. Nie musi być 3. Ja dodam więcej, żeby po prostu mieć więcej tej marynaty, bo ona będzie potrzebna na 2 razy. W pierwszej kolejności wiadomo, polędwiczkę nasmarujemy, zostawimy na minimum kilka godzin. Ja użyję pojemnika próżniowego, także tutaj sobie ten proces marynowania przyspieszę. Ale jak się nam nie spieszy, to możemy spokojnie na całą noc naszą polędwiczkę zostawić. Do tego dorzucimy szczyptę ostrej papryki. Jak ktoś lubi ostrzejsze, no to może dać więcej. Ja dodam paprykę, nie dodało się, nie będę się bawił z pieprzem kajeńskim, żeby nie przekolorować. Papryka słodka, 1 łyżeczka. Tymianek, również 1 łyżeczka. I mielony czosnek, ja użyję czosnku staropolskiego, również 1 łyżeczka. Teraz wszystkie nasze te składniki wymieszamy i natrzemy naszą polędwiczkę i odstawimy do lodówki, tak jak mówiłem, na minimum kilka godzin, ewentualnie najlepiej na całą noc. Na samym początku przepis banalnie prosty. Wrzucimy naszą polędwiczkę. Do tego przepisu będziemy potrzebować 2 czerwone cebule, 1 dużą białą, którą pokroimy tam w plastry, ale to już jest przed pieczeniem. Ja tu mniejszą połowę zostawiłem sobie na dzień późniejszy, czy tam na kilka godzin, w zależności kiedy będziemy robić. Troszeczkę zostawimy, dolejemy to później już do rękawa. Naszą polędwiczkę po zamarynowaniu przysmażymy wszystkich stron na złoty kolor na patelni, także nie wrzucamy jej takiej surowej, tylko musimy ją troszkę podsmażyć. Równie dobrze naszą polędwiczkę możemy owinąć folię spożywczą i wrzucić do lodówki. No ale ja tutaj, tak jak mówiłem, użyję pojemniczka próżniowego. Widzimy się za kilka godzin. Także wyjmiemy teraz naszą polędwiczkę, patelkę podgrzejemy i będziemy ją smażyć z wszystkich stron. Za sprawą sosu sojowego nasza polędwiczka nabrała pięknego kolorku. Na patelni nie dodaję żadnego tłuszczu. Jest tu oliwka z oliwek, także nam powinno wystarczyć do posmażenia. W międzyczasie, nim się patelnia nagrzeje, ja tutaj tą resztę marynaty wleję do cebulki i wymieszam z cebulką, tak jak tu było widać i mówiłem wcześniej. 2 czerwone cebulki, 1 cebula biała, większa. Także ja tutaj to wleję. Możemy wrzucić samą cebulę do woreczka, dolać później i razem wszystko wymieszać, ale ja tutaj cebulkę wcześniej wymieszam. Niech troszkę się przeżre. Patelnia się nam nagrzała, także wrzucimy naszą polędwiczkę. Tutaj marynaty też nie będę wyrzucał, dorzucimy do cebulki.
obsmażamy z dwóch stron, możemy wszystkich, tak tutaj jak nam wygodniej. Resztę marynaty dolejemy do naszej cebulki, razem wszystko wymieszamy, żeby już było na gotowo, tylko wrzucić do rękawa. Robię w wersji bardziej słodkiej, takimi trzema łyżkami miodu, ale w przepisie jest ogólnie dwie łyżki, stołowe. Także w zależności jak lubimy, czy lubimy bardziej słodko, czy mniej, to tutaj musimy sobie sami wybrać. Przygotujemy rękaw. Ja polędwiczkę oprócz rękawa wrzucę jeszcze w naczynie żaroodporne, tak czasem jakby gdzieś worek strzelił albo coś w tym stylu, żeby się to nie wylało i będzie lepiej nawet to wyjąć później. Trzeci woreczek odczekamy parę minut, tak żeby się soczki zawiązały. Pieczemy 190 stopni góra-dół, około 30 minut. Polędwiczka się nam pięknie obsmażyła. Wrzucimy teraz do rękawa. I do środka wrzucimy resztę cebulki wraz z marynatą. Tutaj cebulka jest podstawą tego przepisu, ona tutaj nada nam tutaj soczystości i fajnego aromatu polędwiczce. Reszta cebulki, nasza marynata, jest już wszystko w rękawie. Wszystko jeszcze razem przemieszamy, zamkniemy i wrzucamy do piekarnika. Widzimy się za 30 minut. No, pieczenie dobiegło końca. Zostawimy na kilka minutek naszą polędwiczkę, tak żeby się wszystkie soki fajnie zawiązały. Zapach jest mega. Także cebuleczkę możemy zblendować, ewentualnie tak zostawić do śmiaczków. Cebulka jest mega smaczna. Polędwiczka tak się prezentuje. Ja to wszystko zaraz tutaj akurat do tego naczynia przeleję i ułożę. I teraz pokażę jak to wygląda. Mamy gotowy sosik do ziemniaczków czy do kaszy. No i taką polędwiczkę, kolejne takie większe kawałki, 4-5 cm. Na to cebulka, ziemniaczki i mamy pyszny obiadek. Polędwiczka tak się prezentuje po przekrojeniu. Coś pięknego. Jeżeli przepis się podobał, się bardzo cieszę. Polecam się na przyszłość. Jeszcze coś przed wiosną nagramy. Do zobaczenia.